Witaj, z tej strony Bartek. W tym filmiku pokażę Ci, jak zainstalować sklep internetowy w oparciu o Drupal 7 przy wykorzystaniu profilu instalacyjnego Commerce Kickstart. Commerce Kickstart jest to taki profil instalacyjny, który głównie jest oparty na module Drupal Commerce. I Drupal Commerce to jest właśnie zbiór narzędzi do prowadzenia sklepu internetowego. Commerce Kickstart jest już po prostu wstępnie skonfigurowany, że po instalacji tego profilu już masz pewne funkcje aktywne i nie musisz ich jakoś dodatkowo konfigurować. I w dalszej części tego filmu pokażę Ci kilka aspektów konfiguracji, tak żebyś mógł podpasować ten sklep bardziej pod siebie. Całą paczkę ze sklepem ściągasz ze strony projektu Commerce Kickstart, tu jest właśnie ten adres i to już jest kompletna instalacja Drupala, nic dodatkowego nie musisz ściągać. Wystarczy to przerzucić do siebie na serwer i odpalić instalację. I tutaj z tego linka ściągasz właśnie tą pełną instalację tego sklepu. Umieszczasz ją u siebie na serwerze poprzez FTP bądź SSH, zależy z czego korzystasz. Tutaj pokażę Ci. I ta instalacja właśnie znajduje się w katalogu Commerce Kickstart. I tu się znajduje w katalogu Droptika, Public HTML, to jest katalog główny serwera www. I teraz, żeby zacząć instalację, potrzeba jeszcze stworzyć jeden katalog, jeden plik settings.php i on znajduje się w katalogu Commerce Kickstart Sites Default. Standardowo jest tutaj tylko default settings.php. Trzeba po prostu skopiować ten plik i nazwać go settings.php, no ale w ten sposób, żeby ten plik też został, czyli ja go skopiuję po prostu. OK, teraz nadam mu prawa zapisu, tak żeby instalacja mogła przebiec poprawnie. All write na settings.php. Tą samą operację możesz zrobić poprzez FTP, zaraz pokażę Ci jak. I stworzę teraz katalog files. OK, jemu też nadam prawa, jemu akurat nadam prawa wszystkie. OK, no z poziomu FTP robisz to w ten sposób. Może wejdę teraz w Commerce Kickstart, Sites, Default i tu jeżeli masz ten plik settings.php, no to tutaj masz prawa pliku i po prostu ustawiasz wszędzie na zapis. OK. I teraz można rozpocząć instalację. Instalację zaczynasz poprzez wejście na katalog Commerce Kickstart i po wejściu na to odpali się właśnie skrypt instalacyjny. O i instalacja przebiega bardzo szybko i prosto. Tu zaznaczamy, zgadzamy się. Jak widzisz, system zweryfikował wszystkie wymagania. No i żeby zainstalować sklep, to standardowo potrzebujesz serwer z bazą danych. Musisz ją wcześniej oczywiście założyć. Są to standardowe wymagania Drupala 7. Tutaj wpisuję nazwę bazy danych. Droptika CK. Nazwę użytkownika, hasło Continue. No tak. Hasło jest takie. Dobra. OK. OK, jeżeli nazwa użytkownika, hasło jest poprawne, teraz następuje instalowanie wszystkich modułów. Tutaj jest pod zakładką instalacja profilu. I po chwili powinny być zainstalowane wszystkie potrzebne moduły. I zaraz przejdę do wstępnej konfiguracji strony oraz sklepu.
OK, instalacja profilu została zakończona pomyślnie i teraz można wstępnie zacząć konfigurować stronę oraz sklep. Tutaj standardowo nazwa sklepu, powiedzmy Droptika sklep, tutaj ustawiasz adres e-mail. Tutaj są standardowe dane konta administratora, admin, password, admin. Tutaj możesz zmienić nazwę użytkownika oraz hasło, ja to zrobię, ustawię nazwę użytkownika zostawię jako admin, hasło ustawię jakieś trochę trudniejsze. OK. Ustawienia serwera, tutaj można ustawić kraj, powiedzmy ustawię od razu Polskę. Continue. OK, i teraz można konfigurować sklep. Funkcjonalność. Czy chcesz zainstalować sklep demonstracyjny? No to oczywiście warto zrobić. Tutaj jest podpowiedź Shows you everything Commerce Kickstart can do, czyli pokazuje Ci wszystkie możliwości, jakby co Commerce Kickstart może zrobić. Włącza skórkę dodatkową, jakieś przykładowe zawartości oraz produkty, czyli zostawiam na yes. Localization, do you want to able to translate the interface of your store? Czyli tutaj możesz przetłumaczyć swój sklep. O, dam yes, bo powiedzmy chcę mieć go po polsku. Currency, czyli waluta ustawiona standardowo jest na amerykańskiego dolara. Można ją zmienić od razu stąd na polskie złotówki. PLN, tax rate, czyli podatki. Powiedzmy zostawię na razie to w spokoju, nie będę tutaj nic ustawiał. I tutaj daję create and finish. OK, teraz wszystkie komponenty dodatkowe instalują się. OK, moduły zostały zainstalowane, dodatkowe. I teraz będzie tworzyła się przykładowa zawartość sklepu. OK, zawartość została zimportowana. I za chwilę będziemy kończyć instalację sklepu. I za chwilę przejdę do dalszej konfiguracji. OK, jak widzisz, sklep zainstalował się. Tutaj od razu zostaliśmy przeniesieni do takiej strony jakby z helpem, user guide'em, od której możesz na przykład zacząć i uczyć się, jak to wszystko samemu skonfigurować.